Witam Was na kanale DJ Guns, ja mam na imię Tomek, no i dzisiaj będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Postaram się zrobić to w jednym odcinku, jednakże no dosyć dużą ilość tych pytań. Być może podzielę to na dwie części, tydzień po tygodniu. Zobaczymy, jak pójdzie, ok? Pierwsze pytanie. W ogóle zaczniemy pytania od tych najbardziej popularnych, które miały najwięcej lajków, prawda? Więc Jay pyta, czy będzie w końcu filmik o tym, jak się zaczęła Twoja pasja do broni? Ileż można Cię, Tomaszu, prosić? Tak będzie, prędzej czy później. Odpowiem może częściowo na to pytanie. No, moja pasja do broni była ze mną od zawsze tak naprawdę. Już tak troszeczkę szumnie, dumnie powiem, że cała moja rodzina właściwie była w jakiś sposób zaangażowana militarnie, czy w Powstaniu Warszawskim, czy w Legii Cudzoziemskiej, czy w Armii Zachodu w II wojnie światowej. No ja jakoś tak od początku interesowałem się różnymi rzeczami związanymi właśnie z wojskowością, z militariami. No i takim ostatecznym jak gdyby zwieńczeniem tego wszystkiego jest moja pasja do broni strzeleckiej. Ja przeszedłem przez różne etapy mojego zainteresowania militariami praktycznie od dziecka. I na razie to jest na takim etapie jak teraz. Co będzie później? Nie wiem, zobaczymy. Teraz następne pytanie zadane przez Krystiana T. Jak myślisz, w którą stronę będzie ewoluować broń palna? Czy widzisz jakieś dobre lub złe trendy w tym zakresie? Drugie pytanie. Jak wygląda spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami broni palnej w USA? Kto obecnie wygrywa? Pozdrowienia. Trendy na przykład... To widać poprzez te dziesięciolecia właśnie rozwoju broni palnej, przynajmniej jeśli chodzi o proch bezdymny. Jeśli chodzi o konstruowanie nabojów i osiągów nabojów, balistykę, to się w pewnym momencie zatrzymało. Ja bym powiedział w latach 50., 60., 70. maksymalnie. Były różne eksperymenty z różnymi rodzajami pocisków i tak dalej. Jednakże to się ustaliło na poziomie takim od kilkudziesięciu lat. Jeśli chodzi o wykonanie broni, te trendy mają troszeczkę teraz takie... takie są te trendy, żeby tą broń robić taniej, robić z nowych materiałów przede wszystkim. No, daleko nie szukając. Robić jak najtaniej, a żeby jednocześnie ta broń była jak najlepiej wykonana. I jak najmniej czasu, ażeby jak najbardziej precyzyjna była. Precyzja wykonania właściwie teraz zamków szkieletów na nowoczesnych maszynach CNC, czy nawet drukowanie niektórych elementów broni, czy robienie komponentów broni, kurków i tak dalej, takich mniejszych elementów ze stali typu MIM, czyli mold injection, metal injection mold steel, czyli wtryskowej takiej stali, która się kurczy pod wpływem ciśnienia i temperatury i tak dalej, przybierając postać właściwie już gotowego produktu. To jest bardzo dosyć zaawansowana technologia. W kierunku utechnologiczniania, myślę, to wszystko idzie teraz. Na przykład no, wyprodukowanie takiego pistoletu nowoczesnego typu Glock i tak dalej, to jest tylko kilkadziesiąt dolarów. Dosłownie. Drugie to pytanie od Krystiana T. Jak wygląda spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami broni palnej w USA? Kto obecnie wygrywa? To jest taki bardzo temat wrażliwy, tak jak, nie wiem, aborcja, takie inne rzeczy, Second Amendment, czy prawo do swobodnego wypowiadania się i tak dalej, ten free speech tak zwany. Czy wolność religii, to są bardzo fundamentalne prawa tutaj w Ameryce i ciągle są spory i takie przewalanki, brzydko mówiąc, pomiędzy demokratami, w sensie bardziej czerwoną częścią społeczeństwa, która optuje za dużym rządem, kontrolowaniem przez rząd każdego aspektu twojego życia, i republikami, czy libertarianinami, którzy optują za mniejszym rządem, mniejszymi wydatkami na rząd,
właściwie ja powinienem zadbać sam o siebie, a rząd powinien mi to umożliwić, ja będę płacił podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc te ścierania pomiędzy nimi są cały czas. Ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, w sumie wygrywamy, dlatego że powiedzmy w latach 80., 90. było tylko 20 kilka stanów, które na przykład dopuszczały możliwość noszenia ukrytego broni, teraz wszystkie 50 jest, prawda? W ten czy w inny sposób, prawda? Ale jest taka możliwość. No i różne lokalne ścierania się, to są miliardy tego, więc ja nad tym się nie będę skupiał, ale no trzeba przyznać, że nie jest tak źle. Czy w Stanach było coś słychać? Łukasz S. pyta. Czy w Stanach było słychać coś o MSBS, F1 Grot? Czy masz zdanie na temat tej broni? Ja generalnie staram się nie wypowiadać na temat broni, czy w ogóle jakichkolwiek innych zagadnień, o których no, nie mam najmniejszego pojęcia. Znaczy, w sensie nie mam najmniejszego pojęcia. No, mam jakieś zdanie na ten temat, ale jeżeli ja tej broni nie używałem i nie mam i nie posługuję się nią, nie mogę jej obejrzeć, ocenić, staram się nie generować opinii na ten temat swojej, prawda? Ponieważ ona jest po prostu kompletnie nieadekwatna, jest absolutnie bezsensowna, kompletnie nie poparta niczym, prawda? Tak było słychać w Stanach dużo, dużo jest słychać, szczególnie w środowisku polonijnym. Czytam komentarze takie, inne. Po prostu nie będę się wypowiadał na temat tej broni. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie i tyle. No troszeczkę unikam tego tematu, dlatego że no, jestem po prostu niezadowolony z polityki polskiej zbrojeniówki, jaką uprawiają i jak sobie pozwalają nie istnieć na naszym rynku tutaj w Ameryce, który jest po prostu, no, nie ma się co ukrywać, numer jeden na świecie, tak? No ale, okej, okay, taka mała dygresja na tego, na to pytanie. Co tutaj mamy? Okej. Okay. Kocham Polskę, pyta. Z brodą i wąsami wyglądasz na młodszego o 10 lat. Stąd pytanie, dlaczego zgoliłeś wąsy i brodę? Nie mam jakichś skłonności narcystycznych, więc nie wiem, co odpowiedzieć. Z siwą brodą niestety nie wyglądam chyba raczej na 10 lat młodszego, ale no, kiedyś lubiłem, teraz nie lubię, może kiedyś znowu polubię. No naprawdę nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Greg Sadowski. Czy mieszkając w Stanach zdarzyło ci się wyciągnąć z zagrożeniu broń lub jej użyć? Dzięki Bogu nie. Wbrew temu, co pokazywane jest na filmach i co, nie wiem, popularne może wyobrażenie, jakie jest na temat Stanów Zjednoczonych, nie ma tutaj czegoś takiego jak strzelaniny na każdym rogu ulicy, tak jak na westernach, czy jakichś filmach katastroficznych, nie wiem, w jakimś Mad Max. Absolutnie, można to widzieć, jeżeli się pojedzie w pewne specyficzne części miast, w każdym mieście jest tak, czy w Warszawie, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy w Baltimore, wszędzie są specyficzne części miasta, gdzie jest bardziej niebezpiecznie niż w innych. W Chicago, tutaj w Illinois, to jest mi akurat najbliższe, mamy specyficzne części miasta, gdzie no raczej to zagrożenie jest większe i tam naprawdę 99% strzelanin tam jest. Dodam, że pomiędzy ludźmi, którzy nie posiadają broni, że są generalnie przestępcami lub członkami gangów lub nie wiem. W każdym razie ja no, mieszkam na zachodnich dzielnicach, w zachodnich suburbiach, że tak powiem, Illinois, Chicago, więc jest mi to po prostu obce. Kiedyś mieszkałem bliżej Chicago, również mi to było obce. Absolutnie czegoś takiego nie było. Nie zdarzyło mi się wyciągnąć żadnej broni nigdy. Mam nadzieję, że nigdy mi się nie zdarzy. I tyle. Ja mówię o cywilnym życiu, tak? Tutaj w Ameryce. Gabryś Gąsiorowski.
Czy w USA strzela się z wiatrówek i czy sam jakąś posiadasz? Tak, oczywiście strzela się z wiatrówek, to jest dosyć popularne. Nie wiem, nawet z tyłu siebie jako pest control, czyli nie wiem, no mam jakieś gryzonie na tym. No mam jakąś wiatrówkę, jedną jedyną posiadam, jest to pistolet z takim tutaj jak gdyby tłumikiem. Jakiś umarek, strzelę na sucho, co nie powinno się robić. No mam, no ale ja tego praktycznie nie używam. Generalnie wiatrówki... W podobnych cenach można kupić lub nawet taniej broń palną. Na przykład 22 Long Rifle, karabinki typu Ruger TEN-22, nie wziąłem go ze sobą tutaj. Podstawowa wersja kosztuje $199-250, czyli praktycznie tyle samo co jedna z najtańszych wiatrówek tutaj, więc takie troszeczkę to jest bez sensu. A większych jakichś tam ograniczeń no nie za bardzo są takie, jeśli chodzi o kupno tego, prawda? Więc tak, posiadam tą jedną wiatrówkę, właściwie używałem jej tylko troszeczkę do tarczy i tyle. Dlaczego nie lubisz Glocków? O Jezus, Tomasz Mazur pisze, dlaczego nie lubisz Glocków? To nie jest prawda. Ja uważam, że Glock jest bardzo takim utylitarnym pistoletem, tak jak Honda Civic albo Volkswagen Golf, tak? I w stosunku do ceny, okej, i on wyznaczył ten Glock pewne standardy w latach 70-tych, 80-tych, ten Glock Perfection, proszę mnie nie cytować, nie wyciągać z kontekstu tego twierdzenia. Wyznaczył pewne standardy w tych latach, 30 parę lat temu, prawda? Jednakże od tamtego czasu no troszeczkę postęp poszedł do przodu i wszystkie te glokopodobne lub nawet nie glokopodobne konstrukcje, tyle że oparte na powiedzmy konstrukcji polimerowego szkieletu i tak dalej, no bardzo szybko poszły do przodu i po prostu no dogoniły tego Glocka, bardzo szybko zresztą. I na przykład ja w tym momencie preferuję ze względu na lepszą ergonomię. On jest po prostu to jest absolutnie pistolet niezawodny, M&P, Smith & Wesson. Na przykład preferuję taką broń, dlatego że ergonomia jest lepsza, lepiej pasuje do mojej ręki, lepszy kąt chwytu, różne wymienne panele, które ja tam właściwie nie używam, zakładam jeden i koniec, to co mi pasuje. No również wymienność magazynków i tak dalej. Ten cały, że tak powiem, cała otoczka, te wszystkie akcesoria, które można dostać tutaj aftermarket, są również bardzo rozbudowane, jeśli chodzi o broń amerykańską, czy jakąkolwiek inną, prawda? Więc tak jak mówiłem już wcześniej, w poprzednich pytaniach, że ten rynek u nas jest po prostu największy i mamy największą podaż tutaj tego wszystkiego. No i dzięki temu mamy ceny mniejsze, o czym pewnie zaraz. Bardzo lubię ten pistolet, leży idealnie w moim ręku. Po prostu lubię, nawet go czasami noszę. Kiedyś się katowałem tym pistoletem. Było trochę chłodniej. W sensie M&P Compact, prawda? Następne pytanie, Wojtek O. O nie, przepraszam, Dominik Nowak pyta, jaki zawód wykonujesz, jakie masz wykształcenie? Niedokończone wyższe. A jaki zawód teraz wykonuję? Pracuję teraz w firmie Alliance Specialties, jestem tam technikiem, który się zajmuje polerowaniem moldów. Również uczę tego, co się u nas robi, w sensie w szkole w Ohio. Kilka razy do roku tam jeżdżę. Po prostu prowadzę wykłady, część praktyczną i techniczną, teoretyczną również, jak również zajmuję się częściowo rusznikarstwem, czyli tak zwanym gunsmithing u nas. Tym bardziej, że moja firma również posiada pełną licencję na broń, więc również jesteśmy podwykonawcami i robimy różne części, grawerunki, naprawiamy broń, kostumowe rzeczy, brzydkie to jest słowo, kostumowe rzeczy robimy dla klientów, na przykład, nie wiem, różne jakieś tam spawania, modyfikacje do broni i takie inne rzeczy. Na przykład często robimy zamówienia dla firmy Krebs Custom, która robi super high tap AK-47, dosłownie dla operatorów. Są świetne rzeczy.
I my również z nimi współpracujemy, no nie tylko z innymi, z policją lokalną i tak dalej, więc to chyba jest okej, odpowiedź na to pytanie. Wojtek O. Cześć, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Jest na YouTube taki polski kanał o broni, nazywa się Raz, Dwa, Trzy, Cztery Maszerom Oficery, prowadzi go osoba bardzo podobna do ciebie, czy to nie jest jakaś twoja rodzina? Nie. Po prostu nawet nie znam tego kanału, chociaż może widziałem kilka odcinków, ale nie. To ja praktycznie nie mam rodziny w Polsce. Mam rodzinę, ale nie. W każdym razie, okej. Grzesiu K. Na co zwrócić uwagę przy zakupie zabytkowej broni? No przede wszystkim na stan zachowania. Jeżeli kupujemy na stan zachowania, czy ta broń na przykład, no nie wiem, mamy tu jakąś zabytkową broń? No nie mam, ale weźmy tego, powiedzmy, Winchestera. Na mechanizmy przede wszystkim, jak te mechanizmy działają. Poza tym, jeżeli kupujemy broń kolekcjonerską, należy zwrócić uwagę na to, czy ta broń nie była szlifowana. Do tego trzeba mieć po prostu doświadczenia. Trzeba przerzucić tony broni, tony literatury przede wszystkim. Czy na przykład punce są zgodne z oryginałem, dlatego że dużo jest po prostu podróbek, które mają przynieść jakiś większy pieniążek temu, kto to robi. Na przykład mój kolega kiedyś wyczaił, brzydko mówiąc, Mausera, którego ktoś próbował, zwykłego wojennego niemieckiego Mausera, którego ktoś próbował zrobić, przerobić na ekspolskiego, na polskiego, dobijając po prostu ładne stampy, orzełek i tak dalej. Zgłosił go po prostu do ATF-u. Ta-dam! Z takimi ludźmi po prostu nie mamy tutaj absolutnie najmniejszych mercy, najmniejszej litości do takich ludzi. Absolutnie ja nienawidzę czegoś takiego. Jeżeli chcesz coś dla siebie zrobić, jakąś nową broń, orzełka sobie wygrawerować i tak dalej, okej, ale nie upodobniaj tego do oryginału i nie sprzedawaj tego jako oryginał. To jest dla mnie najgorsze przestępstwo, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo broni. Następna rzecz, czy ta broń nie była po prostu przeszlifowana, nowe wykończenie, czy nie było położone, to też broń traci na wartości, no chyba że to jest super profesjonalnie zrobiona przez firmę na przykład Turnbull z Nowego Jorku, która po prostu się w tym specjalizuje i częstokroć podnosi wartość takiej broni, ale generalnie jeżeli to jest zrobione nieumiejętnie lub zrobione w sposób taki... bardzo traci broń, czy drewno nie jest szlifowane, czy mechanizmy dobrze działają, stan lufy oczywiście, no tego typu rzeczy. Tak myślę, że jeśli chodzi o broń zabytkową, to jest bardzo indywidualna sprawa. Najlepiej spytać się specjalisty, jeżeli ktoś się na tym naprawdę bardzo dobrze zna. Jeżeli ktoś na przykład jest specjalistą w takiej jakiejś wąskiej specjalności, na przykład tylko karabiny Arisaka 99 i literatura czasami może pomóc, ale możemy życzeniowo sobie się wkręcić, że to jest akurat fajny karabin z epoki mam i czy tam pistolet, czy cokolwiek i zgadza mi się z książką, ale na przykład pewne szczegóły mogą umknąć naszej uwadze i po prostu możemy się wkręcić, że mamy coś fajnego i naprawdę stracić dużo pieniążków. Nie zdarzyło mi się jeszcze. Okej. Okay. Myślał pan nad zrobieniem czegoś o broni skakowej? Chciałbym, ale nie mam. Nigdy się nie wkręciłem w broń czarnoprochową tak do końca. Ostatnim razem, jak strzelałem z niej, no sprawiło mi to przyjemność, jednakże przy tym jest dużo roboty, dużo czyszczenia. Ja strasznie nie lubię czyścić broni. Nie traktuję broni jako... Traktuję broń brzydkowo, więc strasznie nie lubię tego robić. A te komponenty użyte w prochu czarnym, czy nawet substytucie prochu czarnego są bardzo korozyjne. No i, ale szczerze mówiąc, coraz bardziej mnie to zaczyna fascynować, szczególnie właśnie broń angielska z okresu 1800, z epoki napoleońskiej. Kiedyś moim takim bardzo dobrym konikiem była epoka napoleońska i w ogóle tamte czasy. Uwielbiam. Więc być może kiedyś tak, być może kiedyś tak. Raczej na pewno. Grzesiu K. Jak ocenić stan broni lufa i inne ważne części? No jak ocenić? No. No trzeba ocenić po prostu przede wszystkim w broni kulowej
na próg bezdymny, jak ta lufa po prostu wygląda. Jeżeli mamy ten bore sight, czyli nie wiem, kamerkę, przejrzeć całą lufę, czy nie ma głębokich wżerów, czy nie ma po prostu rozdęć w środku, bo to się też zdarza. Karabin będzie dalej strzelał, ale zaczyna być już bardziej niebezpieczny, prawda? Celność bierze i cierpi na tym. Również zużycie poszczególnych komponentów broni, no nawet na pistolecie. Lekkie wytarcia, nie wiem, na lufie i tak dalej, które są normalnymi wytarciami tutaj na przykład, to nie jest zużycie broni, to jest po prostu zwykła rzecz, jaka się dzieje z bronią, ale no nie wiem, rowki wodzidłowe zamka, czy nawet w karabinie typu bolt action, jak ten zamek chodzi, jak wyrzutnik działa, czy na przykład czoło zamka nie jest skorodowane mocno, dlatego że korozyjne spłonki były używane w inne ważne części. No nie wiem, jak magazynek działa, podajnik w magazynku, jaką siłę ma sprężyna po prostu, jaka jest twarda i tak dalej. Te wszystkie rzeczy trzeba sprawdzić. Jeżeli jesteśmy w tym względzie laikami, to poprosić kogoś, kto ma większe doświadczenie, na przykład, nie wiem, nadotykał się setki karabinów, powiedzmy, i ma jakieś pojęcie na ten temat, bo nie będziemy mieli skali porównawczej, jeżeli ta sprężyna jest okej, nie? A tak naprawdę, powiedzmy, w nowym egzemplarzu, ta sprężyna będzie o wiele bardziej twarda, prawda? W magazynku na przykład, czy części składowe, nie, sprężyna powrotna i tak dalej. Więc jeżeli się nad tym nie znamy, to po prostu poprosić kogoś, drugie oczy są potrzebne zawsze, prawda? Do ocenienia, tym bardziej, jeżeli mamy wydać dużo pieniędzy na to. W Polsce, ja wiem, broń nie jest tania, jest średnio 2,5 raza droższa niż to, co tutaj mamy. Poważnie. Więc no, to nie są małe pieniądze. Trzy ulubione bronie. L4 Chu pyta, trzy ulubione bronie z II wojny światowej. O rany. No i teraz mam zagwozdkę. Przygotowałem się troszeczkę do tego. Numer jeden na pewno jest Arisaka. Dlaczego Arisaka? Dlatego, że to jest kwintesencją po prostu broni typu bolt action, czyli ślizgowo-obrotowej, z zamkiem ślizgowo-obrotowym. Jest to po prostu ostatnie wcielenie broni Mausera i myślę, że to jest jeden z najdoskonalszych karabinów typu właśnie broni bolt action, bardzo intensywnie używany na Pacyfiku. Również wczesna wersja 38 używana w Europie, również w Polsce, więc myślę, że to jest jeden z moich ulubionych karabinów, również z II wojny światowej. Broń francuska też, MAS 36 Berthiery również. Z broni niemieckiej żadne, nie wiem. Po prostu nie kręcą mnie takie rzeczy, które są oczywiste. O, Lugerek, o, Mauserek, o coś tam, bo Mauser C96 był z jedną śrubą zrobiony. No i co z tego? Tetetka bez żadnej śruby była zrobiona. Więc oczywiście puzzle, masterpiece i tak dalej, świetnie, ale Astra 400, ze względu na jej niezwykły sposób reglowania przy mocnym naboju, czyli odrzut zamka swobodnego, okrągły zamek, wewnętrzne w ogóle szyny i tak dalej, w ogóle coś niesamowitego, w ogóle wow. Generalnie konstrukcyjnie bebechy to jakiś bardzo prosty pistolet, ale w ogóle ta sama koncepcja szalona taka w ogóle, no nie podoba mi się, bardzo mi się podoba. W sumie bardzo mi się podoba mi się bardzo niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania pewnych konstrukcji właśnie broni. I niektóre właśnie takie rzeczy podpadają pod tą kategorię broni takiej ulubionej przeze mnie. No Garand też. Ten by się właściwie też pasowywał w to, dlatego że był skonstruowany, to jest FN-49, był skonstruowany w 1938 roku, prawda? W latach 40. No piękny karabin. FN-49, więc prekursor na przykład FN-Fala. Piękny karabin, naprawdę uwielbiam go. No, no z niego nie strzelałem, muszę z niego postrzelać troszeczkę. Trzy ulubione, no. Chyba myślę, że zamknąłem odpowiedź na to pytanie. Roman pyta, najlepszy nabój,
kaliber, pośredni, sportowy i bojowy według ciebie. Teraz? Cholerka, ciężko powiedzieć. W zależności od tego, czego chcemy, do czego chcemy to wykorzystać. O, rany. Próbuję uniknąć tego pytania. Nie chcę być jakiś tam super oryginalny, ale powiem tak. No nie będę oryginalny. 5-5-6 generalnie jest ok. Chociaż, jeśli chodzi o amerykański tutaj rynek, bardzo popularnym również jest 6,5 Grendel. Grendel jest generalnie na platformę AR, właściwie po wymianie lufy i samego zamka można używać na każdej platformie AR-15. Jednocześnie ten nabój jest zbudowany na platformie naboju AK-47, prawda? I ma bardzo, bardzo dobre balistyczne osiągi, jeśli chodzi o długie dystanse. Ma bardzo płaski tor, dużą energię. Jest balistyczny, no kurczę, ballistic coefficient on ma naprawdę taki wyciągnięty do góry. Jednocześnie jest bardzo kompaktowym nabojem. Jest o wiele bardziej skuteczny. Jest to dosłownie, pocisk wygląda jak torpeda. I bardzo mi się podoba właśnie ten nabój, jeśli chodzi o osiągi, czyli ten terminal ballistics, czyli porażanie na każdym praktycznie dystansie do, nie wiem, do 800-900 metrów. Jak również jego niewielki odrzut, kompaktowy, wymiary i tak dalej. Nabój od AK-47 lub jego odpowiednik amerykański Blackout. Blackout bardzo lubię też, tak. To chyba tyle. Dlaczego AK-47? Nie to, że jest w ogóle jakiś tam super niezawodny i do kołacha się go używa. Nie, dlatego, że na przykład można go używać bardzo fajnie na platformach z krótką lufą. Tak samo Blackout. Tego, że one bardzo niewiele energii tracą, na przykład strzelając z lufy 10 cali, jak i 18 cali. Praktycznie różnica jest bardzo marginalna. Gdzie na przykład na boju 5.5.6 strzelając z lufy 7.5 czy tam 10, a 20 różnica jest... czy tam 18 jest różnica bardzo duża. Więc pod tym względem lubię nabój od Kałacha i Blackout. A do takiego general purpose ja bym na przykład 6.5 Grendel. Lub ciężkie pociski w 5.5.6, na przykład 74 grainy. Okay? Batorix. Ile kiedyś kosztował państwo wojskowy karabin, na przykład w przeliczeniu na średnią pensję netto, na przykład polski Mauser? Wiesz co, nigdy się nie interesowałem tego. Polski Mauser to już w ogóle to akurat nie jest w jakichś tam moich głębokich zainteresowaniach. Naprawdę. Nie wiem, wiem, że na przykład troszeczkę bardziej współczesne czasy. Beretta, kiedy była przyjmowana tutaj na wyposażenie w latach 80., kosztowała $270. W sensie przy zamówieniu dla wojska. Wtedy kosztowała komercyjnie jakieś $550-600, więc połowę tego. Także, wiesz co, naprawdę nie wiem. W Szwajcarii te karabiny, na przykład wojskowe, kosztowały strasznie dużo. Na przykład szwajcarskie K31 czy STGW 57. To było strasznie drogie. To był chyba najdroższy karabin w ogóle na świecie. Ale naprawdę nie interesowałem się. Kurczę, no nie odpowiem ci na to pytanie. Walter Świerczewski pyta, co pan sądzi o kanałach HICO 45, Kentucky Ballistics i Forgotten Weapons? Jakie ma pan zdanie na temat amunicji pistoletowej 7,62 na 38 oraz 7,62 na 25? I czy to prawda, że 7,62 na 25 ma siłę obalającą porównywalną do 45 ACP? Chociaż wiem, że 7,62 a 11,43 to spora różnica. Co sądzę o kanałach HICO 45? HICO 45 jest ogromnym kanałem. Praktycznie z tego kanału się niczego nie dowiesz o broni. Kompletnie niczego. No dziadek sobie strzela do celów, które zna od 30 paru lat, więc trafia. A generalnie no z różnych jego... Nie chcę się w to zagłębiać. Po prostu nie jest lubiany w środowisku i koniec. Kentucky Ballistics, no taki śmieszny koleś. Forgotten Weapons, absolutnie numer jeden jak dla mnie. Absolutnie pod względem historycznym, wiedzy, sposobu prezentowania. Wiem, że to jest taki jeden człowiek z kamerą, coś podobnie jak ja, ale absolutnie
gościu jest ponad wszystko, to jest God Jesus, ok? That's it. I Jan, zresztą ja nawet kiedyś pisałem z Janem na temat jakichś różnych tam rzeczy, więc nie jest gościem, który zadziera nosa absolutnie. A o nie. Jakie ma pan zdanie na temat amunicji pistoletowej 7.62x38, 7.62x25? 7.62x38 jest dosyć słabą amunicją rewolwerową, która jest praktycznie w żadnej innej konstrukcji nieużywana, praktycznie zapomniana. Jest ciekawa ze względu designerskiego, poza tym... No sorry. 7.62x25, absolutnie świetna amunicja. Życzyłbym sobie, gdyby było więcej broni zbudowanej na amunicję od Tokariewa, ok? Czy to prawda, że 7.62x25 ma moc? Ok. Często się myli energię początkową z mocą obalającą, ok? Czyli 7.62x25 i 45 ACP mają bardzo podobną energię wylotową, prawda? Kiedy jednak 7.62x25 jest bardzo nabojem o małym przekroju a 40 i szybkim, a 45 jest wolnym, ale za to dużym przekroju. Jeśli chodzi o wojskowe zastosowanie, 45 będzie miała moc obalającą o wiele większą, dlatego że no, większa dziura będzie, nie? No przecież dzięki temu, że na przykład 38 kaliber, czyli 9 mm na Filipinach po prostu się nie sprawował, trzeba było kilka razy strzelać do tego atakującego wojownika Moro z tej 38, dlatego wprowadzono, zaczęto opracowywać 45, dlatego że amerykańskie wojska tam zaczęły wracać do starych Coltów 1873, tych peacemakerów, prawda? No, większy kaliber, boom i do widzenia, prawda? I 7.62 po prostu ma bardzo dużą siłę penetracji, jest świetny w broni automatycznej i tak dalej, w maszynowej, więcej tej amunicji zabierzemy ze sobą, dlatego że mniejszy po prostu jest rozmiar tego naboju. Jednakże to są dwa różne spektrum zastosowania, rażenia tej broni, prawda? Grzybkujące pociski podejrzewam, że są bardzo skuteczne. Nie używałem praktycznie nigdy grzybkujących pocisków do 7.62. Ja osobiście noszę 45 cały czas. Koniec. Następne pytanie. Maciej Krasucki. Czy zaraził pan swoją pasją swojego syna? Częściowo. Częściowo tak. Ma jakieś tam swoje rzeczy. Jednakże on poszedł troszeczkę w innym kierunku, dlatego że lubi broń ostrą. Więc i bardziej go kręcą te rzeczy, na przykład takie hobby. Bardziej go zarażałem chyba grami. Dosłownie. Więc to tyle. Rafał W. Panie Tomku, mam pytanie, dlaczego pan wybrał Amerykę? Iloma językami pan włada i czy są jakieś inne pasje oprócz broni? Pozdrawiam z Pomorza. Amerykę wybrała mnie, dlatego że w loterii wizowej wygrałem, a moja rodzina wygrała zieloną kartę. Więc na cały świat było to ileś tam, 50 tysięcy kiedyś tam? No i tadam, jestem tutaj. Więc stwierdziliśmy, dlaczego nie. Okay? Iloma językami władam. No polskim mam nadzieję najgorzej, angielskim również bardzo dobrze, jednakże mam akcent, który tutaj często, ten akcent się myli. Biorą mnie na przykład za Skandynawę, za jakiegoś Szweda albo Niemca. No za Szweda staje się, nie wiem, no 90-110 kilowagi, więc blond oczy, przepraszam, niebieskie oczy. Więc tak, polski, angielski, rosyjski. W mowie, w piśmie nauczyłem się, bo lubię oglądać filmy w oryginale, szczerze mówiąc. Hiszpański tak na porozumiewanie się, no i myślę, że tyle. No. Czy są jakieś inne pasje oprócz broni? Pozdrawiam. Tak! Ostatnio wróciłem do swojej starej pasji, czyli modele redukcyjne. Właśnie łosia sklejam. Koszmarny. No, nie powiem z jakiej firmy, żeby nie zrobić antyreklamy, ale tak, powiem tylko, że w 1.35 chyba. Koszmar. Tak, mam również pasję tego typu, no i też gram. Ostatnio coraz mniej, dlatego że po prostu nie mam na to czasu, ale tak. Co jeszcze? No, znaczków nie zbieram, nie? Książki. To jest moja pasja. Od zawsze, nigdy się nie zmieniła, nigdy, never ever.
Moją ulubioną literaturą jest science fiction. Ja na tym po prostu wyrosłem. Moja pierwsza książka do dzisiaj, pamiętam, był Wiatr od słońca Bohdana Peteckiego. Taka nastolatkowa science fiction, space opera książka. I od tamtego czasu przerobiłem praktycznie wszystko. Całą literaturę radziecką uwielbiam, polecam. Oczywiście są tam różne rzeczy komunistyczno-ideologiczne, ale polecam. Polecam. Braci Strugackich. Wiem, co mówię. Czy Metro? O, świetna rzecz. Książki. Książki historyczne również. Kryminały może mniej, ale tak. No i oczywiście książki specjalistyczne moje na temat broni i tak dalej. Ostatnio to przerabiam. Przygotowuję się do Mosina. Już od miesięcy. No ale to by było tyle. No, dużo grałem, naprawdę. No, filmy również. Jestem zagorzałym kinomaniakiem. Dosłownie jestem kinomaniakiem zagorzałym. Uwielbiam oczywiście filmy science fiction. Fanem Star Wars. A Star Trek wcale nie jest najgorszy. Też uwielbiam Star Trek. Bardzo lubię. No, mam kilka swoich takich typów. Może kiedyś o tym opowiem. Fabrizio De Longo. Nie mam pytań, ale bardzo lubię twój kanał. Stary, pobiję wszystkich. Dziękuję bardzo i jestem super wdzięczny, że mogę słyszeć i czytać coś takiego. Naprawdę. Wawar. Czy coś wiadomo o postępach w wyjściu zaklętego kręgu, jakim jest proch? Czy i jakie są opracowywane systemy nowoczesnych technologii strzeleckich? Jak na razie ten zaklęty krąg typu proch w broni strzeleckiej pojedynczego żołnierza? Dalej to samo. Opracowywane są oczywiście konstrukcje na proch, na amunicję bezwłuskową. To już od G11, z tego co pamiętam. Tutaj w Ameryce również są systemy, one jednak są, kurczę, dalej niezbyt zadowalające, jeśli chodzi o niezawodność, o przegrzewanie się komory nabojowej, przeładowywanie, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o broń elektromagnetyczną, czy jakąś inną, no to już są na razie science fiction, czy laserową. To jest na razie science fiction i to akurat jest troszeczkę poza moim kręgiem zainteresowania, jeśli tak powiem, tak? Chociaż okrętami się kiedyś interesowałem. Czy są jakieś nowe systemy nowoczesnych technologii strzeleckich? W sensie nowoczesnych technologii produkcji? Czy celowniczych? Czy całego wyposażenia? Bo broń, tak jak wiecie, balistycznie i tak dalej się nie za bardzo zmieniła. Już wcześniej o tym mówiłem w poprzednich pytaniu. Jeśli chodzi o akcesoria, tak, to idzie do przodu. Mnóstwo elektroniki i tak dalej. Wspomagania po prostu możliwości strzeleckich operatora, tak? Tak sobie myślę, a ja szczerze mówiąc jestem taki trochę old fashioned guy. Bardzo niedużo mam broni z lunetami, na przykład, z jakimiś rzeczami, więc nie śledzę tego tak bardzo, prawda? Bardziej interesuje mnie historia, development, w sensie development. Opracowywanie i jak doszło do tego, co teraz mamy, prawda? Jeśli chodzi o konstrukcję broni strzeleckiej, metalurgia, utechnologicznianie tego wszystkiego, to mnie bardzo interesuje. Nowe konstrukcje, tak średnio. No, akcesoria, tak. Jeśli chodzi o działanie i systemy działania, nie bardzo. Wykorzystuje się sprawdzone rzeczy. Robert K. Cześć Tomasz. Czy w USA strzela się z broni czarnoprochowej? I jakie są tam regulacje jej dotyczące? Oraz czy są tam dostępne specjalne adaptery przerabiające tę broń na zwykłą broń palną? Tak jak na ewentualny wypadek ataku zombiaków. Czy zrobiłbyś film o elaboracji i jak to z tym u ciebie to wygląda? Do jakiej broni robisz? Rozumiem elaborację, ok. Tak, strzela się bardzo dużo tutaj z broni czarnoprochowej. Bardzo dużo się poluje z broni czarnoprochowej. Także z zabytkowej, jak i nowoczesnej broni czarnoprochowej od przodowej. Mamy ekstra sezony na polowanie właśnie z tego typu broni, które są tu naprawdę bardzo popularne. Regulacje dotyczące posiadania broni tutaj czarnoprochowej są
coś podobnego jak w Polsce, czyli można je kupić właściwie bez żadnych ograniczeń i regulacji. Kupując proch, to zależy od stanu i regulacji w danym stanie, czy tam hrabstwie, czy w ogóle jakichś lokalnych, ale generalnie również jest taki dostępny bez żadnych takich rzeczy. Czy są specjalne adaptery przerabiające tę broń na zwykłą broń palną? Tak, są. Szczególnie Ruger wypuścił swój rewolwer, który ma wymienne cylindry. Więc czy adaptery są? Tak, no po prostu się dokupuje cylindry, ale generalnie to taniej kupić normalny rewolwer, tak? Jak mam 250 czy tam 300 dolarów zapłacić za ekstra cylinder, no to sobie wolę kupić rewolwer, prawda, Taurusa czy jakiś inny. Czy zrobiłbyś film o elaboracji? Chciałbym zrobić, ale po prostu nie mam, kurczę, zacięcia do tego i ochoty tak naprawdę. Być może kiedyś zrobię, może jakiś, jak będę ładował, nie wiem, jakieś bardziej egzotyczne naboje, wtedy tak. Do jakiej broni robisz? Robię do wszystkich moich egzotycznych kalibrów, czyli na przykład albo drogich kalibrów, czyli na przykład 45-70, które są dosyć drogie, nawet i tutaj, ale po prostu ja elaborując po prostu, no, zmniejszam koszty strzelania. 45 Long Colt jest dosyć drogim. Również elaboruję, wychodzi mi jakieś śmieszne pieniążki. Wszystkie kalibry takie, na przykład, nie wiem, 7,5 francuski, 7,5 szwajcarski, chociaż do szwajcarskich mamy tutaj bardzo dużo nabojów typu surplus, amunicji typu surplus. Co jeszcze? 7,7 Arisaka. No kilkanaście kalibrów elaboruje, tak? 357 Magnum, 450 Bushmaster. Jezu, naprawdę nie pamiętam. No ale w każdym razie te rzeczy, takich najbardziej popularnych, nie. Są zbyt tanie i się po prostu nie opłaca. Daniel Dzy, DZ. Co umożliwiło wyjazd, osiedlenie się w USA? Pierwsza sztuka broni po przyjeździe. Cholercze, nie wziąłem. Już mówiłem. Zielona karta. Wygranie. I tyle. Ciężka praca później. Pierwsza sztuka broni po przyjeździe. Regulacje dotyczące na przykład posiadania broni tutaj akurat w moim lokalnym stanie są takie, że musisz zrobić prawo jazdy, musisz zrobić FOID po 3 miesiącach. Ten FOID, czyli pozwolenie na posiadanie broni. $10, szybka aplikacja, wszystko pocztą przechodzi. Po sprawdzeniu twojego background check, czyli twojego rekordu kryminalnego. I następnie po następnych 3 miesiącach można kupować broń bez ograniczeń. Moją pierwszą bronią był Ruger Mark II w kalibrze 22 Long Rifle, który był wtedy mi najbardziej takim bliskim kalibrem, dlatego że z moich doświadczeń jeszcze w Polsce zawodniczego strzelania, więc kupiłem sobie sportowego Rugera. Nie wziąłem go, cholercia, tutaj widzicie, no może następnym razem. Muszę z niego w ogóle postrzelać, go odkurzyć trochę. Następne pytanie to jest Mufti75. Witam, czy znajdę gdzieś drugą część porównania AK i AR-15. Pozdrawiam. Nie zrobiłem, nigdy nie chciało mi się. Po prostu, no, nie wydawało mi się to aż jakieś tak bardzo ważne. Poza tym to porównanie troszeczkę nie ma sensu takie, no bo to są dwie różne platformy. Wiecie co, ja chyba je porównam jednak w oryginalnych kalibrach i w oryginalnych konfiguracjach z tamtego okresu, z wojny w Wietnamie. Więc tyle. Nie będę kombinował. To tak jakby wziąć AK-47 w kalibrze 5.56 i porównywać go z AR-em. W ogóle bez sensu. Jeden i drugi w oryginalnym kalibrze i wtedy porównywać. Okej, okay, to ma sens, nie? Sorki, nie zrobiłem tego. Miałem inne projekty, do głowy mi wpadły. Sorry. Następnym razem. Kuba. Kolejne pytanie. Czemu w karabinach systemu Mauser jest stosowany jest taki duży pazur wyciągu, kiedy w innych karabinach tego okresu ten element jest dużo mniejszy? To znaczy, dlatego, że to żeby jak najbardziej te kontrolowane dosyłanie naboju, żeby jak najbardziej go kontrolować, okay? Te wszystkie małe pazury wyciągu miały tendencję do łamania się, odkształcania, pękania, cokolwiek. Ta duża sprężyna jest właściwie broń Mausera. Ta duża sprężyna tutaj po prostu, no, jest praktycznie niemożliwa do złamania. I no sprawia, że faktycznie jest kontrolowane, bardzo kontrolowane dosyłanie tego naboju. No i tyle, co mogę powiedzieć. No i
No i takie bardzo po prostu bezpieczne jest to rozwiązanie. Następne pytanie. Gabryś Gąsiorowski. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że broń rozpadła się w twoich rękach? Nie zdarzyło mi się, żeby broń rozpadła mi się w moich rękach. Dlatego, że przed każdym strzelaniem, nawet jeżeli mam broń zabytkową, bardzo starą i tak dalej, stu po kilkunastoletnią, staram się ją po prostu przejrzeć, przebadać w miarę moich możliwości, sprawdzić wszystkie najważniejsze komponenty, rygle, lufę, system spustowo-uderzeniowy i tak dalej. Generalnie, jeżeli mam taką możliwość, używam nabojów o zmniejszonym ciśnieniu tak do 75%, jeżeli jest taka opcja. No i tyle, nie rozpadło mi się. Miałem kilka różnych takich dziwnych wypadków, w sensie, że na przykład squib, czyli wystrzelony pocisk utknął w lufie i następny pocisk poszedł za nim, jednak ten AR, z którego strzelałem, był 9 mm parabellum, więc zamek był swobodny, nieryglowany, więc cała siła odrzutu zamka poszła do tyłu i cały impet tego wybuchu tutaj po prostu wyszedł na bok, nie rozrywając w ogóle broni. To był jeden taki przypadek i nie przypominam sobie więcej. Okay? Następne pytanie. Drizzlere 17. Czy nie myślał pan, żeby zostać takim polskim Mike Bellevue, duelist 1954 i coś więcej o Black Powder Muzzle Loaders, które są w Polsce bardziej popularne niż broń współczesna? Pozdrawiam. Bardzo lubię Mike Bellevue. Subskrybuję go. Myślę, że zostanę tym, kim jestem. Nie mam takiego zacięcia do broni czarnoprochowej, jak on ma. Być może, jak będę starszy, to mi się to rozwinie. Na razie nie. Ja wiem, że w Polsce ta broń jest bardzo popularna, o wiele bardziej popularna niż tutaj. Ja nie sądzę, żebym mógł współzawodniczyć z kanałami, które się zajmują tą bronią. To jest praktycznie dla mnie troszeczkę taka obca, może nie obca, ale niedoceniona i bardzo zaniedbana część broni strzeleckiej. Bardzo przepraszam, może się to zmieni.